Skoro była mowa o Podhalu, to my zaglądamy do stolicy Podhala. Ze mną Monika Kubiaczyk. Dzień dobry. Monika, powiedz, tam chyba dzisiaj wymarzony dzień na wędrówki. Dokładnie tak. Za tobą Gubałówka, piękna, słoneczna. Deszczu ani kropelki. Brak i do końca wieczora tutaj nic się nie zmieni. Zakopane pod względem aury to będzie dziś najpogodniejsze miejsce w Polsce. Dużo słońca, rozpogodzenia do nawet bezchmurnego nieba i przyjemna temperatura na poziomie 20 paru stopni, ale takich miejsc jak Zakopane będzie jeszcze trochę, a mianowicie na Ziemi Świętokrzyskiej również pogodnie. W Warszawie też niczego sobie. Mimo tych frontów atmosferycznych, które widzą Państwo tutaj w Europie Środkowej, a także północnej, frontów deszczowych podkreślam, to w wielu miejscach dzisiaj w Polsce przynajmniej będzie pogodnie. Na południu kontynentu, a już w ogóle na południowym zachodzie, cały czas słonecznie, wyżowo. Sprawdzamy, jak to się przekłada na temperaturę. Najcieplejszą stolicą europejską z temperaturą 37 stopni będzie dziś Bukareszt. Gorąco również na Półwyspie Iberyjskim, tam 30-36 stopni, Ateny 35 i dużo słonecznego nieba, właściwie samo słońce na niebie, żadnej chmury dzisiaj w stolicy Grecji. Warszawa 25 stopni, tutaj też będzie pogodnie, ten deszcz to tylko takie zaznaczenie, że może gdzieś tam przelotnie popadać. Warto się oczywiście przygotować na każde warunki pogodowe. W tym momencie dużo słońca na ziemi łódzkiej, na Kujawach, również na południu wszędzie bardzo pogodnie. Więcej chmur jedynie na krańcach wschodnich, ale już tak i tak widzimy, że z godziny na godzinę robi się coraz pogodniej i tam. No może nie na Podlasiu, ponieważ tam zachmurzenie całkowite i w tym momencie opady deszczu. Tak samo na Pomorzu Środkowym. Sprawdzamy, jak to się wszystko zmieni w drugiej części dnia. Widać gołym okiem, że więcej chmur. Także zacznijmy od tych pogodnych miejsc na mapie Polski. Ziemia Świętokrzyska, Małopolska. W Warszawie również będzie całkiem pogodnie. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to tu spodziewamy się największej ilości opadów, ale dopiero w drugiej części dnia, właściwie nawet pod wieczór. Na wybrzeżu też może popadać, ale przelotnie w pierwszej i w drugiej części dnia. A na termometrach zobaczymy około 24-25 stopni w centrum. W Zakopanem 24 stopnie i dużo słonecznego nieba. Zazdrościmy bardzo mieszkańcom Zakopanego i życzymy pięknego dnia właśnie tam. A ja już teraz żegnam się z Państwem, ale na chwilę. Wracam niedługo. Do zobaczenia. Czas na najnowszą prognozę pogody. Ze mną Monika Kubiaczyk. Dzień Moniko, dobry. W Kołobrzegu pochmurno, ale na południu Polski i dużo słońca, czyli pół na pół. Dokładnie tak. Nie wszędzie musi być od razu słonecznie. Dajmy sierpniowi się rozkręcić, chociaż na razie w prognozach długoterminowych tych szans na takie prawdziwe rozkręcenie wakacyjno-letnie brak, bo brak takich słonecznych obrazków, słonecznych ikon, jakie widzimy zazwyczaj na przykład w aplikacji Pogoda Interia. Jak sprawdzamy pogodę, zawsze cieszą nas żółte kółka, które zwiastują słońce, a tutaj raczej pochmurno dziś i w kolejnych dniach. Gdzieś tam to słońce będzie się przebijać w ciągu dnia na pewno. Tak samo jak dziś w Warszawie. Spore zachmurzenie, co prawda. Być może gdzieniegdzie popada przelotnie deszcz. Jednak mimo wszystko do końca wieczora też spodziewamy się sporej ilości godzin słonecznych. Początkowo przelotne opady możliwe na krańcach wschodnich, a także na wybrzeżu. W drugiej części dnia, a nawet bardziej pod wieczór, w Wielkopolsce i na wybrzeżu przede wszystkim w zachodnim i środkowym również może popadać. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda na mapie Polski. Szczegółowo zaczynamy od Pomorza, Kujaw i Wielkopolski. Pomorze Środkowe, a także rejon Niziny Szczecińskiej, to tam przelotne opady deszczu i w pierwszej, i w drugiej części dnia. Pod wieczór również zacznie padać w Wielkopolsce, na Kujawach i w rejonie Trójmiasta bez opadów, z temperaturą na poziomie w tym regionie 21-23 stopni. I teraz przybliżamy się trochę do miejscowości wypoczynkowych i tu również należy pamiętać o tym, że po południu może spaść na nas trochę deszczu. Temperatura niewiele ponad 20 stopni, a poniżej mogą też Państwo zerknąć na temperaturę wody, która dzisiaj nad Polskim Morzem będzie. Północny wschód i dość duże zachmurzenie w rejonie Olsztyna z niewielką szansą na przejaśnienia w ciągu dnia, ale bez opadów. Na Podlasiu, na Mazowszu, a także na ziemi łódzkiej przelotny słaby deszcz.
deszcz może pojawić się w godzinach popołudniowych, a w rejonie Białegostoku może też zagrzmieć. I również tutaj przybliżamy do miejscowości, tym razem nad polskimi jeziorami, w Giżycku i w Mikołajkach bez opadów. W pozostałych miejscowościach może przelotnie popadać, jeszcze za wyjątkiem Węgorzewa. Temperatura jeszcze wyższa niż nad polskim morzem, 23-24 stopnie. Najpogodniej dzisiaj będzie na południu. Ziemia Świętokrzyska, Kraków, a także Podhale. Tutaj wręcz bezchmurne niebo. Na termometrach do 24 stopni, na krańcach północno-wschodnich może trochę popadać. Pogodnie również będzie na południowym zachodzie z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu. I tutaj będzie najcieplej do 25 stopni. Dziękuję i do zobaczenia. Pogoda to taka do siatkówki halowej zdecydowanie, tak, bardziej niż plażowej. Jak to dziś będzie? Dzisiaj w wielu miejscach będzie można faktycznie na te plaże wyjść, ale nie nad polskim morzem. Raczej na południu, gdzieś w Zakopanem będą idealne warunki, bo dużo słońca, przyjemnie ciepło. Również na Mazowszu, w Warszawie będzie bardzo pogodny dzień. Nad morzem też będą zdarzały się godziny ze słońcem, tak jak tutaj widać, niebo całkiem niczego sobie, jednak dominować będzie raczej ta pochmurna i deszczowa aura, do której myślę, że już mieszkańcy i turyści zdążyli się w ostatnich dniach niestety przyzwyczaić. Także zapraszam po szczegóły prognozy pogody. Zobaczmy, co dziś będzie się działo, zaczynając od ogólnej sytuacji w Europie, która wygląda następująco. Układ niskiego ciśnienia i szereg frontów atmosferycznych z nim związany kształtuje pogodę na przeważającym obszarze. Te fronty widzą Państwo deszczowe, gdzieniegdzie deszczowo-burzowe i to nie tylko środek kontynentu, ale również północ. Na południu, a szczególnie na południowym zachodzie nadal słonecznie, nadal upalnie, co też zaraz zobaczymy. Sprawdzamy w takim razie temperaturę. Bukareszt 37 stopni, to będzie najcieplejsza europejska stolica dzisiaj, następnie Ateny 35, dużo słońca, na Półwyspie Iberyjskim od 30 do 36 stopni i tam również bardzo słonecznie. 25 stopni w Warszawie i tu też szansa na sporo słońca. Mimo tego, co Państwo widzą, ten deszcz będzie bardzo przelotny, słaby, może się gdzieniegdzie pojawić, należy o tym pamiętać, ale wydaje mi się, że dzień tak i tak można będzie pod koniec zaliczyć do tych pogodnych, w przeciwieństwie na przykład do naszych zachodnich sąsiadów. W Berlinie zachmurzenie całkowite i sporo opadów. Sprawdzamy, co się dzieje w tym momencie i ten obrazek bardzo, bardzo cieszy oczy z samego rana. Dużo słońca, w centrum wręcz bezchmurne niebo, tak samo jak gdzieniegdzie na południu. Więcej chmur utrzymuje się cały czas na krańcach wschodnich, ale już przynajmniej nie zachmurzenie całkowite, które mieliśmy z rana na Podlasiu. Powoli, powoli słońce zaczyna się przewijać i miejmy nadzieję, że będzie go jeszcze więcej. Zachmurzenie dość spore również na wybrzeżu, co też widzieliśmy na naszych kamerkach pogodowych. I sprawdzamy, co będzie działo się po południu. Więcej chmur w wielu miejscach. Pogodnie cały czas będzie na ziemi świętokrzyskiej, a także w Małopolsce. W Zakopanem wręcz bezchmurne niebo. Najwięcej opadów pojawi się w godzinach późno-popołudniowych w rejonie Wielkopolski. Na wybrzeżu przez cały dzień spodziewamy się przelotnych, słabych opadów deszczu. Popadać może również na krańcach południowo-wschodnich, na Mazowszu, a także na Podlasiu, ale to będzie bardzo słaby deszcz. W rejonie Białegostoku dodatkowo może zagrzmieć. Temperatura od 21 w Kołobrzegu do około 25-26 stopni w pozostałych miastach Polski, w centrum czy na południu. Uwaga na drogach, te mogą być śliskie, tam gdzie spadnie deszcz, oczywiście ostrzegamy. W trakcie burzy, która będzie na Podlasiu, też miejscami mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru, także uważajmy. Warunki biometeo od niekorzystnych, tam gdzie popada deszcz, czyli właśnie na krańcach zachodnich, a także na wschodzie, przez obojętne w centrum, gdzie będzie zdecydowanie pogodniej i przyjemnie ciepło. Co nas też cieszy od kilku dobrych dni, to jakość powietrza, która jest idealna. Dużo zielonych kolorów na naszych ekomapach zwiastuje tylko i wyłącznie to, że można spokojnie wyjść na spacer, oddychając pełną piersią. No, może jedyne, czego się można przyczepić, to Lublin. Tam niewiele do poprawy, ale trochę deszczu tam też w ciągu dnia spadnie i myślę, że sytuacja się unormuje. To wszystko na teraz. Szczegóły prognozy pogody sprawdzą Państwo zawsze w aplikacji też Pogoda Interia. Polecam i do zobaczenia. A u nas okno pogodowe. Monika Kubiaczek z nami. Witam Cię, Moniko. Dokładnie, właśnie, tak. Dzień dobry. Może nie wszędzie jest słonecznie. W Warszawie na pewno jest. Nad morzem więcej chmur, ale nie pada i z tego się cieszymy. Dokładnie tak. Szczególnie, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że jutro dość niebezpieczna pogoda. Nie taka, jaką widzieliśmy, ale w porywie wiatru do 70 km na godzinę na wybrzeżu, burze i deszcz. Także cieszmy się dzisiaj faktycznie z tego okna pogodowego, jak to ładnie nazwałaś. Jest w wielu miejscach pogodnie. Nad morzem też będzie spora szansa na rozpogodzenia, mimo tego, że
faktycznie tam jeszcze może przelotnie popadać. I w tej pierwszej części dnia, a także w drugiej. Zapraszam w takim razie, zobaczmy, co będzie działo się dzisiaj w pogodzie, a także jutro. A mianowicie dużo chmur na wybrzeżu, z których faktycznie może przelotnie popadać, jednak będzie spora ilość też takiego nieba, rozpogodzeń, słońca, takich pogodnych godzin. Liczymy, że będzie ich jak najwięcej, ale najważniejsza pogoda ducha, szczególnie na wakacjach, także polecam to też serdecznie. Układy niskiego ciśnienia dominują w Europie i to też widać właśnie po tym obrazku, a mianowicie chmury, deszcz i gdzieniegdzie burza. Na południu cały czas układy wysokiego ciśnienia, tak samo na południowym zachodzie i tam w pełni słoneczne niebo. Dość niesprawiedliwy podział, ale taki upał, który był też nie tak dawno temu w Atenach czy we Włoszech, ponad 40-stopniowe upały, no, nie służą nikomu, także chyba lepsza taka umiarkowana temperatura i aura w kratkę. Najcieplejszą stolicą z temperaturą 38 stopni będzie Bukareszt, następnie Ateny, a na Półwyspie Iberyjskim lekkie ochłodzenie. Jutro 27-29 stopni, czyli bardzo przyjemne wartości na termometrach. W tym momencie w Warszawie 19 i dużo słonecznego nieba, bardzo podobna aura w centrum, na południu, a także na krańcach zachodnich. Nieco więcej chmur z samego rana utrzymuje się na wschodzie, a także na wybrzeżu. Sprawdzamy, jak to się zmieni. Na początku o tym, gdzie popada, a mianowicie na zachodzie, również na Pomorzu Środkowym. Tutaj w drugiej części dnia będzie szansa na opady. Poza tym bez deszczu i naprawdę ten dzień zapowiada się pogodnie, szczególnie na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą około 23-24 stopni w centrum, bardzo podobnie na południu, a na wybrzeżu nieco chłodniej, 21-22 stopnie. W nocy opady deszczu na przeważającym obszarze, za wyjątkiem Poznania, Kujaw, Warmii, a także ziemi świętokrzyskiej, Podkarpacia czy Lubelszczyzny. To będzie dość ciepła noc, właściwie bardzo ciepła noc, bo od 16 do nawet 19 stopni, czyli jeszcze jeden stopień wyżej i byśmy mieli noc tropikalną w Łodzi. Być może ta kolejna noc. Warunki biometeo niekorzystne jutro, właśnie ze względu na opady deszczu, chmury, a także niezbyt ciekawą temperaturę w niektórych miejscach, ale za to jakość powietrza, proszę Państwa, od kilku dobrych dni utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Jedynie na Lubelszczyźnie lekkie zanieczyszczenie, ale i tak cieszy nas ten zielony obrazek. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę dzisiaj. Widzimy się już jutro w godzinach popołudniowych. Do zobaczenia.